Witam Was, Marek, witam Was, szeryf internetu. Stoję wśród tego zielska i zastanawiam się, jak mam rozpocząć ten swój vlog. Ja kiedyś już zresztą robiłem vlog na ten temat. Jedyne, co mi się nasuwa, tak szczerze powiedziawszy, to takie nawiązanie do wiersza. Rośnij, lilio, wysoko, jak Pan leży głęboko. A tu chciałbym powiedzieć, rośnij zielsko, szeroko, jak głęboko sięga głupota urzędników miasta Poznania. Teren, na którym stoję, jest to działka mojego klienta. Nabył ją w 2006 wystąpił o prawo zabudowy. Zakupił ją gdzieś na początku 2000 roku. W 2006 roku natomiast złożył wniosek o tak zwane warunki zabudowy. Chciał w tym miejscu postawić takie nieduże centrum kongresowo-biznesowe. Już było wiadomo, że zbliża się Euro 2012 i taki sobie biznes wymyślił. Cały ten teren wówczas nie był objęty w ogóle tak zwanym planem zagospodarowania przestrzennego, bo ten poprzedni upadł w 2004 roku. Prawie 6 lat trwały boje z urzędnikami o wydanie warunków. Przez 6 długich lat urzędnicy pana Grobelnego nie potrafili wydać warunków zabudowy. Znajdowali co chwilę inny argument. W końcu uchwałą Rady Miasta Poznania stwierdzono, że cały ten teren, na którym ja tu stoję, aż do tak zwanego Jeziora Maltańskiego, będzie przeznaczony pod park, pod tereny zielone. No, niby w zasadzie zgodnie wszystko z planem, nie? Plan zapadł, więc w związku z powyższym nie można tu budować. Tyle, że mój klient wystąpił o warunki zabudowy, zanim zapadł ten plan. Po drugie, za chwilę Wam pokażę, kawałeczek dalej, na tym terenie zielonoparkowym już powstały bloki Unii Wspólnego Inwestowania. Tam z tyłu za tymi drzewami powstają bloki, tędy będzie kawałek dalej droga dojazdowa. Czyli jak się okazuje, w Poznaniu są równi i równiejsi. Jedni dostają zgodę na zabudowę tego terenu, inni przez 6 lat walczą. Sprawa dotarła w końcu do sądu kasacyjnego. Jak się zakończy? Trudno powiedzieć. Chociaż w zasadzie dla mojego klienta to już jest gancegal. Euro 2012 minęło. Zresztą okazało się wielkim niewypałem dla naszego miasta. No, oczywiście nie dla wszystkich. Niektórzy nieźle zarobili na stadionie miejskim, którego koszt pochłonął już 800 milionów, a każdy, kto stoi obok stadionu, zastanawia się, czy on ciągle jest w budowie.
Ale to taka tylko mała dygresja. Wracając do mojego klienta, no, dla niego w tej chwili to w zasadzie ganz egal. Wyda sąd kasacyjny, zniesie tą fatalną decyzję Urzędu Miasta, no to klient będzie miał tylko satysfakcję z tych, no, że tak powiem, moralną, że wygrał. No ponieważ już dzisiaj nie ma zamiaru inwestować w ten teren. Teren zostanie wystawiony zapewne do sprzedaży. A jeżeli nie będzie kupców, no to cóż, zgodnie z tym, co robią inni, tak jak deweloper Wekta, spółka wyborowa, klient wystąpi do miasta o odszkodowanie. A ponieważ tych terenów tu prywatnych, bo te wszystkie tereny, na których stoimy, aż tam do mostu i za most zresztą też kawałek, wszystko to są tereny prywatne. Ktoś kompletnie nie pomyślał, czy miasta stać na to, żeby sobie tu zafundować park, czy nie stać miasta na to, tylko lekką ręką skreślił plan, że tu będzie park. Wszystko pięknie, ładnie. Park, fajna sprawa. Tylko trzeba mieć na to pieniądze. No cóż, zobaczymy, jak się sprawa potoczy. Na razie miasto w zasadzie, no można by powiedzieć, że miasto na razie robi za złodzieja. No bo jak można nazwać kogoś, kto jakby bezprawnie ustala sobie na cudzym terenie, że ma być tam park i nie płaci za to. I niech mi tylko nikt nie mówi, że to jest zgodne z prawem. Nieprawda. Zgodne z prawem byłoby wówczas, gdyby miasto, ustalając w tym miejscu park, powodując, że grunt staje się dla każdego z tych właścicieli bezwartościowy, wypłaciło każdemu z nich odszkodowanie. Jeżeli tego nie robi, to znaczy, że miasto jest złodziejem. A ponieważ miasto Poznań, to są kamienice, ponieważ miasto Poznań są mieszkańcy, ale ani kamienice, ani mieszkańcy nie okradli mojego klienta, zatem kto tu jest złodziejem?